Witamy, witamy. Już po największym w tym roku stresie. Egzamin już za trzecioklasistami, więc wszyscy odetchną, zwłaszcza nasi nauczyciele. Dzisiejsze wydanie poprowadzą dla Was Martyna Sadowska i Wiktoria Pawlak. Zobaczymy, co czeka nas w kwietniowym wydaniu. Obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia. Polega on na robieniu żartów, wygłupów i kawałów. Nie można takiej okazji nie wykorzystać i szkołę nie zamienić w coś nieprzewidywalnego. W co? Zobaczcie sami. Dziennikarstwo jest zawodem otwartym, w którym właściwie każdy może znaleźć swoje miejsce. W dziennikarstwie wszystko jest talentem. Odwaga, temperament, bezczelność, zamyślenie, ciekawość, zdziwienie. To moc co czwartego dolnośląskiego konkursu dziennikarskiego Współczesne Dolny Śląsk. Cieszymy się, że nasza koleżanka z GameTV zalicza się do grona najlepszych młodych dziennikarzy. Patrycja Skoczyla z klasy 3A zdobyła Grand Prix w konkursie za pracę w dwóch kategoriach – fotoreportaż oraz wywiad. Dodatkowym wyróżnieniem dla Patrycji jest również nagroda specjalna Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za fotoreportaż i Grand Prix w dwóch kategoriach. W konkursie wyróżniona została również Wiktoria Pawlak za reportaż pod tytułem Niebieska sznurówka. Gala finałowa konkursu odbyła się we Wrocławiu. Zobaczymy, co usłyszały młode dziennikarki. I proszę Państwa, Grand Prix, tak? Największa nagroda. Po raz pierwszy w naszym konkursie. Tak jest.
piękna praca, wysmakowana. Naprawdę zachęcam Państwa do przejrzenia wszystkich prac, ale tej szczególnie. Forma graficzna, skrywająca przepiękne zdjęcia, wysmakowane, poetyckie. I Grand Prix dla Patrycji Skoczylas z Gimnazjum Głogowy. Fotoreportaż z dnia Huberta. Ja dodam tylko, że Patrycja przysłała również wywiad z organizatorem biegu, po raz kolejny dowiadujemy się właśnie o tym wydarzeniu, w ubiegłym roku również. Już o tym rozmawialiśmy też, Patrycja przygotowała fotoreportaż, który został wyjątkowo nagrodzony. Ten już przerósł w ogóle oczekiwania. Tutaj nie było dyskusji, to widzieliśmy od razu. Planujmy dalsze miejsca. Dostała Patrycja Grand Prix za dwie prace, ale szczególnie ten fotoreportaż. Wspaniały język. Gdybyś ten prawdziwy reportaż napisała tym językiem, to byś pierwsza nagroda. Czyli co to znaczy? Co to znaczy prawdziwy reportaż? Żeby tam były fakty, żeby byli bohaterowie, żeby były zdarzenia. Bo przemyślenia buta z niebieską sznurówką z pozycji bardzo niskiej, bo z pozycji buta niewiele da się zobaczyć, a jak wpadnie w kałużę, to już w ogóle oczka mu się zamoczy i nic nie zobaczy. Więc to jest troszkę. Jest pomysł znakomity, ale to nie jest robota. No tak.